msza pojednania polsko-ukraińska to była niewątpliwie wielka, wielka uroczystość. Mhm. I to, co jest niezwykle istotne, to z takich wydarzeń, z takich świąt, które początkowo wyglądają jak taki wielki spektakl, czy coś zostaje. No to wyobraźcie sobie, to jest rok, jak widzimy, 1984. Środek trudnego okresu dla Polski po stanie wojennym, takiego wyczekiwania i przygaszenia troszkę różnych rzeczy, które w Polsce się działy. Ale po śmierci Ojca Świętego w 2005 roku Episkopat Polski we współpracy z Cerkwią Grekokatolicką no jest pełna dokumentacja też dotycząca pojednania polsko-ukraińskiego. I myśmy wydali taką broszurkę i mam nadzieję, że znajdę i będę mógł wam wręczyć, gdzie zestawiamy dokumenty te z 1984 roku i potem z 19 lat później episkopatu. Jest głęboka analogia, no coś, co ludzie modlili się jakiś czas temu, potem przynosi jakieś owoce. No, te relacje dla młodszego pokolenia może są łatwiejsze, dla starszego może są trudniejsze. Ja należę do tego młodszego pokolenia, jakby no widzę w tym wielką, wielką wartość tego pojednania no, z sąsiadującym z nami narodem, prawda? Że to no, tylko ta droga może prowadzić do przyszłości. Moglibyśmy.